widać, co się robi. Nowa hala powstaje, gospodarz inwestuje w antyki, zabytki. No, nie tylko się cieszyć i być dumnym. Kamienica została wybudowana w 1916 roku i od samego początku była własnością spółki handlu towarami żelaznymi Krzysztof Brun i Syn i służyła jako zaplecze techniczno-magazynowe dla kilkunastu sklepów, które w całej Polsce handlowały wyrobami żelaznymi. No niestety na przestrzeni lat cały ten obiekt uległ degradacji, został odzyskany przez naszą spółkę w 2002 roku i od tego czasu odbudowujemy i remontujemy tą substancję. Teraz poprzez pożyczkę, oprócz rewitalizacji kamienicy, która już jest odnowiona, i rewitalizacji przestrzeni takich dawnych przemysłowych na cele handlowo-gospodarcze, idea tego projektu polega na tym, że będzie odnowione podwórko, zadaszone i to będzie przestrzeń społecznie taka użyteczna. A jeżeli mówimy w ogóle o Jessice, to bardzo dobry projekt, bo stanowi taki element dźwigni dla przedsiębiorców małych, średnich, a nawet i większych, którzy korzystając z dobrze, korzystnie oprocentowanych kredytów, no, rozwijają swoją działalność.